Witam w pierwszym vlogmasie! Jak widzicie, moje tło do filmów już jest troszkę świąteczne. Dodałam takie lampeczki i w ogóle, żeby było bardziej świątecznie. I mam nawet lekko czerwone usta, żeby było świątecznie. Ale słuchajcie, no kurde, mamy 2 grudnia, gdzie wy chcecie święta robić? Przestańcie być jak Coca-Cola, która robi święta już od... 1 listopada? No ale nieważne, zapraszam was do pierwszego vlogmasa na tym kanale i od razu uprzedzam, że na moim kanale będą 4 vlogmasy z 4 tygodni do świąt. Co niedziela będzie się pojawiał jeden vlogmas, zobaczymy, czy podołam temu zadaniu, bo ja dużo gadam, a później mało robię. Trzymajcie kciuki! Ogólnie to wisiałyby tu cotton ballsy, gdyby nie fakt, że znalazłam całą torbę cotton ballsów, a w środku nie było lampek. Więc zabrałam 2 lampki, które nie pasują do cotton ballsów, więc ja chyba położę te cotton ballsy po prostu gdzieś z boku, tak żeby ładnie sobie były, egzystowały. Ale beznadziejnie wygląda. Nie, jednak to składam, fu. No więc, dobra, w dzisiejszym vlogmasie poopowiadam wam coś, co znowu mam zapisane w tym notesie. Znowu do gry nogami, ale wydaje mi się, że to już będzie tradycja. Więc tak, jako że to jest vlogmas, to zacznijmy od tego, że zaczął się szał na kalendarze adwentowe. Wszędzie na YouTubie można znaleźć otwieranie kalendarzy adwentowych, czy warto, czy nie warto, głównie tych kosmetycznych albo jakichś takich droższych kalendarzy, a ja od razu wam powiem, że ja nie posiadam kalendarza adwentowego. Zaraz pojawią się głosy pokroju: co ty? Taka dorosła to nie ma kalendarza. Nie, nie mam kalendarza adwentowego, dlatego że jak miałam czekoladkowy kalendarz adwentowy, to od razu wszystkie czekoladki zjadałam. Albo otwierałam pierwszego jedno okienko, drugiego drugie okienko, trzeciego trzecie, czwartego gubiłam ten kalendarz, piątego go nie było, znajdował się 20, więc trzeba było nadjeść te czekoladki, a te 4 przy okazji też znikały, więc u mnie kalendarze adwentowe nigdy nie wypalały. Poza tym pozwolę sobie powiedzieć, że skończył się listopad, czyli pojawiły się 2 największe premiery po prostu wszystkiego, całego mojego życia. Pierwsza premiera to jest premiera teledysku Thank You Next, Ariany Grande. Jak tylko wyszedł, oczywiście dostałam linka od Julki, bo ja byłam trochę nie na czasie, nie ogarniałam, co się dzieje. Dostałam i otworzyłam i po prostu słucham jej do teraz i jak stoję pod prysznicem, to słychać jak leci Thank You Next, Thank You Next z kibla, więc fajnie. A drugą premierą, na którą po prostu czekałam chyba od sierpnia, czy nawet wcześniej, kiedy poszła pierwsza nitka o tym, że będzie kręcony polski serial na Netflixa, czyli premiera premiera serialu 1983, w którym gra Zofia Michłacz. Serial obejrzałam pierwszy odcinek i po prostu siedziałam i wiecie, no reakcja świetna. Poza tym, jako że właśnie zaczął się grudzień, to jest szał na kupowanie prezentów i jak możecie się ogarnąć, ja już niektóre prezenty kupiłam. Lokowanie produktu. Nie wiem, czy to dobry pomysł. No ale dobra, nic na to nie poradzimy. I tak naprawdę mój każdy weekend wygląda tak, że w piątek po południu jadę na zbiórkę zuchową poprowadzić ją. Później jadę na jakieś super szalone zakupy, a wracam do domu i jestem tak zmęczona, że nawet się nie myję, tylko idę od razu spać. I w sumie tak samo wyglądają soboty, a moja wczorajsza sobota wyjątkowo wyglądała tak, że nie poszliśmy na zakupy, tylko wyglądała tak, że przyszedł do mnie chór i była próba mojego chóru. I te oto śliczne dziewczynki, które zaraz zobaczycie, miały próbę i grałyśmy na wielu instrumentach i śpiewałyśmy i było tak ładnie, matko, kocham próby chóru, w ogóle chór mój to jest moja miłość, moje dziewczyny nauczyłam śpiewać Własów dążymy i naprawdę jestem z tego tak dumna,
I ja wiem, że z tymi laskami da się zrobić wszystko, da się nakręcić wszystko, a co im powiesz, to one tak zrobią, więc naprawdę kocham was, moje dziewczyny, a tutaj macie jakieś przybitki z chóru. Bo ja mam świąteczne skarpetki, to ja mam świąteczne skarpetki! Ja mam skarpetę w Pałacu Kultury! Ja mam świąteczne skarpetki i mam skarpetki dla mamy. No więc oczywiście nie mogę nie wspomnieć o sezonie na ciepłe skarpety, na czerwone swetry i na multum czerwonego koloru. I naprawdę, gdzie się nie pojawiam, tam są jakieś czerwone sukienki, czerwone spódnice i mikołajkowe czapki. I niestety, jak na vlogbasie powinnam mieć chyba mikołajkową czapkę, to ja moją gdzieś chwilowo zgubiłam. I nie wiem, gdzie jest. To mówi się trudno, co nie? Cóż, jestem typem, który gubi wszystko wszędzie, a później znajduje to zupełnie w innym miejscu, w którym tego nie powinno być. I tak, pierwszy vlogmas, trochę krótki, ale to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. I chciałabym was zaprosić na kolejnego vlogmasa, który już będzie w następną niedzielę. A na razie powiem wam wszystkim, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!